Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Wow, jestem w moim... Wow, w ogóle jestem w jakiejś ekipie teraz. Opuść ekipę. Tutaj jakieś wiadomości... Aha, właśnie, bo... Dziki Kator ma do mnie wielki żal o to, że... nie potrafię bawić się tymi misjami fabularnymi, frakcyjnymi, o. Że nie potrafię odbierać nagród, wysyłać znajomych i tak dalej. Znaczy, ja nie wiedziałem, że można wysyłać znajomych i że nie trzeba czekać, aż oni to ukończą osobiście, tylko trzeba po prostu poczekać, aż to samo się ukończy i tyle. Nieważne, kogo wyślemy, tyle samo kasy zawsze dostajemy, więc ja sobie odbieram po prostu teraz tą całą kasę, zobaczcie, wyniki, 16 tysięcy baksów. Następny. I właśnie myślałem, że muszą po prostu to fizycznie ukończyć, nie? Wszystkie te osoby. A tu się okazuje, że nie. Więc spoko. I na przykład tu sobie też odbieram. I w zasadzie od razu mogę sobie też wysyłać kogoś na następne misje. Dodaj znajomych, myk. Tak, tak. Oj, nie rozpocząłem misji, cholera. Jeszcze raz. Bierzemy, wyślij, dodaj, myk. I rozpoczynamy misję. No i tak do wszystkich. Oczywiście najbardziej się opłaca wysyłać na te misje, które dają oczywiście najwięcej kasy, czyli po 80 tysięcy baksów. To jest bardzo ważne, bo inaczej dostaniemy po prostu mniej kasy. Rozpoczynamy, myk. No i w ten sposób udało mi się zarobić w krótkim czasie 264 tysiące baksów, które zaraz wydam, pokażę wam na co. A na Celera. Czyli samochód, który no, chciałem wam pokazać z tych dodatków. No ja teraz za bardzo nie miałem czasu, za co was przepraszam oczywiście, nie miałem czasu za bardzo grać w The Crew i ogólnie w ogóle grać, bo dopiero co przyjechałem z daleka, daleka, daleka. No i teraz dopiero będę się zabierał właśnie za takie dłuższe granie, zdobywanie tego wszystkiego. Tak, Lucek będzie się bawił. Tak, tak, tak. Dobra, ja sobie to wszystko powysyłam. Nie wiem, czy tam jeszcze mi coś zostało. Raz jeszcze zobaczę. Przepraszam bardzo. Misje, coś do odebrania zostało? Chyba nie. Dobra. No i tutaj się pokazuje zegarek przy tych misjach, które wysłałem, że zostało tam, nie wiem, 3 godziny do zrobienia tego, powiedzmy. A dzisiaj będziemy sobie przerabiać Celera. Tak. Powiedzcie, jaki to jest. Silin. Twin Turbo. Ten samochód brzmi po prostu niesamowicie. Ja naprawdę jestem nim zszokowany. To jest coś wspaniałego. Przejdźmy się tutaj. W ogóle te wszystkie widoki. Strasznie lubię The Crew. Osoby... jest dużo osób, które hejtują właśnie The Crew z tego powodu, że jest nudne, świat jest otwarty, taki niefajny, fizyka jazdy jest do dupy. A mi się naprawdę wszystko bardzo podoba w tej grze. I do fizyki jazdy przyzwyczaiłem się na tyle, że naprawdę nie robi mi problemu tutaj jazda. Jest ona naprawdę bardzo przyjemna i cały czas to skręcanie, czy sterowanie, czy przyspieszanie pojazdów jest tutaj ulepszane przez twórców pod kątem właśnie jakichś tam reakcji graczy. Więc to jest fajna opcja. Kurde, jaki ten samochód z tyłu jest wielki. On w ogóle, mi się zawsze nie podoba mi się w tym samochodzie ten tył. Nie podoba mi się po prostu. Z tego powodu, że on jest taki cholernie wysunięty, wiecie. Tam znajduje się, nie wiem co tam się znajduje, chłodnia? Pewnie jakaś chłodnica do tego, do silnika. On jest, jak widzicie, centralnie tutaj ustawiony, więc samochód powinien być nieźle wyważony, ale przede wszystkim dźwięk, on brzmi niesamowicie, co mi się bardzo podoba. I dzisiaj właśnie mam taki dylemat, czy zrobić go na wyczyn, czy na tor. Na tor mam, przepraszam, tor, dobrze mówię. Na tor mam już kilka z naprawdę zajebiastych fur, między innymi... O, siemanko! Między innymi MP4, GT3, Skyline'a. To nie jest GT3, ale to ja tak mówię, że to jest GT3. W każdym razie jest to wersja torowa Skyline'a, która po prostu wymiata. Szkoda, że nie ma wyścigów. Jak to ktoś już wspomniał w komentarzach, wyścigów dla samochodów seryjnych. Dobra, chodźmy w takim razie do tunera. Czy iść na wschód, czy na zachód? Tak się zastanawiam. Misje fabularne, domyślne tagi. Kurde, jest tego trochę wszystkiego do roboty, co? No właśnie nie wiem, wyczyn czy tor? A może i tor, i wyczyn? No dobra, weźmy sobie...
No weźmy sobie ten wyczyn, no to taka najpopularniejsza opcja jest chyba. Jeszcze jest wspaniały Mercedes, którego wam pokażę później. Co to jest tutaj? Aha, to chyba już miałem. Dobra, idziemy na wyczyn. Zrobimy sobie ten wóz. Tutaj jest zresztą więcej opcji tuningowych na wyczynie. Więc myślę, że będzie spoko. Zobaczymy w ogóle, jak będzie ten samochód wyglądał. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś głupiego spoilera, jak to było w przypadku Forda GT. 40 poziom i ładujemy wszystko. Yeah! Moi drodzy. I mamy Celera. Dawaj Celer. No ale nie ma tutaj chyba głupiego spoilera. Zaraz, czy da się to obejrzeć? Da się. Nie, jest tu coś dodane, ale on naprawdę nie wygląda źle. Ten spoiler wygląda spoko. Optyka. Optyka. Nie wiem, jaki tu... Jaki tu wybrać kolorek? Nie będę tutaj dawał jakiegoś... Ojej, jakie kolory. Taki, nie wiem, blady? Takie szpitalne trochę te kolory są. Ten mi się podoba. Nie będę tutaj dawał czego? Zapomniałem. 18, wow. A ja mam kilka, a właśnie, ja wam coś pokażę później. Ale to mi się podobało, ten taki... Nie wiem, co to jest... Tygrys, lew? Dobra. Wnętrze, zobaczmy, co tu mamy. Aluminium. Czerwone można zrobić, wow, biorę czerwone. Przedni zderzak, właśnie, zobaczmy, co tutaj można zmienić. No te zmiany są tu kosmetyczne i dużo części do Celera nie mamy. Ale jest na przykład... Ten mi się najbardziej podoba. Tylny. No tu też nie ma dużo zmian, co? No niestety. Zmienia się właściwie tylko rodzaj materiału, z którego jest wykonany grill i dyfuzor na dole. I właściwie tyle. Jest dużo tutaj nie pozmieniamy. Moim zdaniem lepiej by było, gdybym w ogóle ten samochód zrobił na... od razu na GT3. Ale za to felgi można pozmieniać. Weźmy sobie motyw wyścigowy. O, tu były jakieś fajne. Jak to będzie wyglądać? Coś mi nie pasują. A te? Też, za jasne. A moment, tu są jakieś... O! Nie. Te? Ja wiem. Wyglądają spoko. Niech będą. 9000 spoko. Lusterka. Nie, dawno jest z włókna. I spoiler. Też z włókna niech będzie, nie będzie się tak wyróżniał. A maska? O kurde, naprawdę niewiele elementów można tutaj przerobić. Ciekawe, czy to ze względów licencyjnych, ale jest ciekawie, jest ciekawie. No dobra, w każdym razie Celer nie potrzebuje dużo upgrade'ów. On jest dosyć ładny, tylko no ten tył mnie trochę denerwuje. Ale można się do tego przyzwyczaić, jak jedziemy z tej kamery mojej ulubionej, czyli z tyłu, no to tego za bardzo nie widać. Ciekawe. Czy ja mam wrażenie, czy go ściąga na prawo? Na lewo? Yeah. Oh, yeah. Ej. Wiecie, że on całkiem dobrze radzi sobie na skokach tego typu? Nie wiem, czy to zaleta samochodu wyczynowego. No bo on praktycznie porusza się po asfalcie, tak? Więc wyskoków jest tutaj mało. Chociaż z drugiej strony jest to wersja wyczynowa, więc skoki niby można nim robić. A jak się driftuje? Chyba nie za dobrze, zaraz sprawdzimy. Ponoć jest nieźle wyważony. Tu mamy coś do driftu, sprawdźmy. Nie. No, tak sobie. Da się go spokojnie opanować. Nie ma z tym problemu. No ale dobra. Jakie. O kurwa, tylko 749 punktów. Ja uwielbiam sobie upgrade'ować samochody, robiąc te umiejętności wszystkie. I tutaj też wasze uwagi odnośnie tego, że ja nie patrzę na te punkty. Jak ja patrzę na te punkty, że źle patrzę, ile tam punktów dodaję. No ja sobie tak patrzę i już. Jedziemy slalom.
W ogóle ostatnio odkryłem, że można sobie tutaj chować w Decru poszczególne elementy interfejsu. Co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo czasami chcę zrobić jakieś takie fajne zdjęcie w grze jakiegoś samochodu, a przeszkadzają mi zegary i tego typu... Ooo! Zarzuca troszeczkę. Zegary, mapy, jakieś tam inne wskaźniki, niewskaźniki. Teraz próbuję tutaj zdobyć platynkę, co chyba nie będzie dosyć zbyt trudne. Okej, okay. 11, kurde. To jest łatwe. Ale troszeczkę mnie tu za bardzo zarzuca w tym selerku. Selerze. 36. Może być. Mówicie, że robił skoki, bo na skokach jest najszybciej. A tak to będziesz robił w nieskończoność. Kurde, Dodge Chargera już sobie wymaksowałem w tych wszystkich testach prędkości, nieprędkości. I ja nie widzę w tym problemu. Dla mnie da się normalnie. Zobaczcie, jakiego mam Dodge'a. Dodge, proszę bardzo, ma 1213 punktów, a torowy Skyline ma 1224 punkty i robiłem głównie na tych właśnie testach prędkości, próbach prędkości, które na przykład Skyline'em robi się bajecznie łatwo, bo ten samochód idealnie trzyma się drogi. Oj, czego nie można powiedzieć o selerku. Ale zobaczymy co z tego będzie. Tutaj tego wyzwania jeszcze nie robiłem i powinienem dostać tu sporo punktów za zdobycie platyny. O, jest już złotko i jest platynka, bez problemu. Z tymi szybszymi samochodami nie ma problemu. Pisaliście mi w komentarzach, że wszystkie samochody po takim ulepszeniu są bardzo zbliżone pod względem osiągów do siebie. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Oczywiście, jeśli weźmiemy na tapetę Aventadora kontra Murcielago, jasne, te samochody być może prowadzą się tak samo, mają taki sam napęd. Ale gdy weźmiemy aerodynamicznego kloca, takiego jak Dodge Charger kontra Aventador, różnica jest kolosalna. Ja mam teraz Aventadora, o którym wam też opowiem, bo teraz go też sobie maksuję. Mam teraz Aventadora, który naprawdę prowadzi się perfekcyjnie, bardzo łatwo się nim jeździ i no nieporównywalnie łatwiej robi się nim wyzwania wszystkie, czy te takie umiejętnościowe. W porównaniu do Chargera to jest coś, nieba ziemia po prostu, a już nie wspomnę o jeździe po lodzie. To jest różnica niesamowita, więc absolutnie błędnym stwierdzeniem jest: wszystkie samochody w Decru po ulepszeniu, po wymaksowaniu prowadzą się tak samo. Nie. Tak samo jak teraz mam na przykład tego selerka. On prowadzi się inaczej, jeździ się nim inaczej, bo jest trochę no taki zarzuca nim. O, może tak. Jakim tu samochodem? O, nie. Tutaj? Jakiś wyczyn by się przydał. Kurde. Dziecka auto? O, tego nie odebrałem sobie tu nagrody. Myk. Wyśli. Chciałbym dzisiaj, wiecie, poświęcić odcinek właśnie temu... o Jezus, nie rozpocząłem. Temu sellerowi. Okej, okay, i zaczynamy, świetnie. Ale, widzę, że tutaj będzie jakaś misja związana z czymś innym. Ale są misje, które są tylko dla właśnie... misje fabularne, tylko dla wyczynowych, tak? Teraz sobie sprawdzimy. Cios na korpus. O proszę, tutaj jest. Długa runda. No i zobaczmy. Mam tutaj zdobyte złoto tylko. Nie, no nie, tylko nie to. Brak graczy w twojej sesji, okej. Gra MMO, no nie? No właśnie, denerwuje to trochę. Też was widziałem w komentarzach, że to was zdenerwuje, że no... Czasami nie ma z kim grać. To jest problem. A jak już się z kimś gra, to są lagi. I to jest trochę w tym prawdy jest, no. Dobra, próbujemy pobić rekord jakiegoś typa. Myślicie, że dam radę? Spokojnie. Ale powiem wam, że bardzo podsterowny jest ten seller.
Na zaklętach, na każdym praktycznie zaklęcie jest problem. Nawet to zauważyłem przy okazji właśnie robienia umiejętności ze slalomem. Jest tutaj z tym problem. Ale pod względem przyspieszenia jest naprawdę ok. I też widzę, że samochód nie boksuje kołami, co się zdarza nawet w przypadku super przyczepnego Aventadora. No ale z prowadzeniem jest trochę problem. Zaraz pojedziemy sobie na zaśnieżone tereny i sprawdzimy, jak się tam samochód spisuje. Przydałoby się trochę tutaj oponentów, no ale nie ma. Ja jestem ciekawy, co myślicie o tym kolorze, który dobrałem do tego samochodu. Mi się wydaje, że on trochę nawet pasuje. trochę, no pasuje moim zdaniem. Nie wiem, mi się kojarzy ten wóz z jakimś takim starszym modelem. On nie jest chyba z tych takich nowszych. Mi się wydaje, że ja już go widziałem gdzieś wcześniej, albo jakieś jego wcześniejsze wersje. Nie jest taka marka, wiecie, bardziej znana. No, jest taka marka, być może przez jakąś wielką, większą korporację kupiona, ale ona sobie gdzieś samodzielnie funkcjonuje i produkuje te swoje samochody. I no, z wyglądu Seller tak słabo mi się podoba. Chociaż przód jest całkiem spoko. I podoba mi się to, że jest taki płaski, wiecie, taki niziutki. To jest fajna sprawa. No oczywiście, gdybym zobaczył taki samochód w rzeczywistości, to bym się spuszczał do końca życia. No ale w grze są oczywiście lepsze samochody, pod względem wyglądu, jak dla mnie, z którymi można by tutaj sobie porównywać Sellerka. No właśnie, mam teraz 829 punktów, więc moja opinia jest subiektywna, ale gdy miałem na temat właśnie prowadzenia, ale gdy miałem na przykład Aventadora w wersji wyczynowej, to on sobie dużo lepiej radził przy skręcaniu niż właśnie ten wóz, więc mam trochę takiego dystansu może do tego prowadzenia. I zdobyłem platynę bez jakichś większych problemów, nawet ulepszyłem sobie samochód świetnie. No i tak, jeszcze obiecałem wam, że sprawdzimy sobie, jak samochód spisuje się na lodzie, więc chodźmy w góry i powiedzmy tu, w tą stronę, pojedziemy sobie. Hops. O, tutaj fajna trasa do driftu zresztą. Kiedyś może tutaj wbiję. Tutaj mamy tylny napęd oczywiście. I zaraz zobaczymy, co będzie na zakrętach. Ojej, rzuca troszeczkę. Tu było takie wyzwanie, takie zadanie. I to musieliśmy robić wersją wyczynową, właśnie. I ono było gdzieś tutaj. Misje fabularne. O właśnie. Prędkość ucieczki, tylko nie wiem, czy to akurat to było. Wow, tu można zdobyć nieźle. Tylko na razie jeszcze nie do tego. W każdym razie to była wersja wyczynowa, a zobaczmy, czy to jest to czasem. Zamieć. To chyba było to. W każdym razie, dobra, spróbujmy sobie zrobić zamieć. Nie, to nie to. To było w innym odcinku. Pamiętacie, jak jechałem Fordem GT? I tam się mierzyłem ze Skyline'em? Mhm. To było właśnie tamto, gdy był kawałek takiej drogi suchej i praktycznie cały czas na zakrętach był lód i nie dałem rady po prostu. Ale tutaj mogę niezłe części zdobyć. O, to było właśnie to. Dobra. No i tu jest hardcore. To będzie taki mój wyznacznik. Będę oceniał właśnie tutaj samochody wyczynowe, jak się spisują na tym wspomnianym lodzie. Troszeczkę rzuca, ale nie jest tak źle jak w przypadku Forda GT. Powiedziałbym, że jest coś na miarę Ferrari 400 coś tam, 456 Italia.
ale jest ciężko, no nieporównywalnie ze Skyline'em. Skyline miał tutaj bardzo, bardzo dobrą trakcję. Ja jestem ciekawy, jakby się tu spisał Aventador, gdzie oczywiście też mamy napęd na 4 koła. Ale nie jest tak źle, jak na tylno napędowca powiedziałbym nawet, że spoko. Chociaż nie ma co porównywać do Skyline'a, ale zdecydowanie lepiej sobie radzi niż chociażby taki Dodge Viper. Ojej, ale i tak jest ciężko. Chociaż gdy ukończę tę misję, to dostanę naprawdę niezłe części, więc warto by było to dojechać. Zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda. Na razie bardzo, bardzo dużo czasu tracę na zakrętach, jak widzicie. Staram się tutaj staram się tutaj kontrolować dynamicznie wszystkie zarzucenia dupy, wszystkie drifty, żeby jak najmniej właśnie driftować, a jak najwięcej jechać po prostu do przodu, a nie bokiem do przodu. Staram się tym gazem tutaj operować. Nitra nawet nie dotykam, bo to nie ma sensu. Zaraz zarzuci mi tyłek i z tego tyle będzie. Więc skupmy się na poprawnej jeździe. Wow. Kurde. Jest ciężko wyprowadzić ten samochód na prostą. Gdy tutaj dodam więcej gazu, to po prostu momentalnie zarzuci mu dupę. Ale gdy na prostej dodam gaz do końca, nawet potrafi mu zarzucać. Więc powiedziałbym, że to jest coś w rodzaju muscle cara. Jeśli chodzi o sterowność, no nie jest ciężko, ale spokojnie, damy radę. No i właśnie, tak jak wspomniałem już na początku tego filmu, szkoda, że nie ma wyzwań dla samochodów seryjnych, bo jestem ciekawy, jakby wtedy Koenigsegg Agera R poradził sobie przeciwko takim samochodom jak właśnie ten Celer czy Lamborghini Aventador. Każdy z tych samochodów ma swój unikalny sposób prowadzenia i myślę, że fajną opcją właśnie w grze byłaby każdy z tych wozów w wersji seryjnej miał jakby takie oddzielne zawody, gdzie może się właśnie tylko seryjnymi wozami ścigać. Wtedy pojedynek, nie wiem, Ford Focus RS kontra powiedzmy jakiś Skyline byłyby naprawdę bardzo kolorowe, bo wtedy też liczyłyby się głównie osiągi samochodów, a także ich unikalna charakterystyka pod względem prowadzenia, która nie wiem, czy została nawet dobrze odwzorowana w grze, ponieważ nigdy nie jeździłem tymi samochodami w normalnym życiu. Jest mi to ciężko stwierdzić. Ja jako gracz chcę czerpać zabawę z gry, a takowej The Crew mi naprawdę dostarcza. A niektórzy gracze patrzą na grę, a tę grę pod kątem właśnie tego, ale nierealnie się prowadzą, nierzeczywiście, to jest zupełnie jakiś kosmos. No tak, ale ilu z tych wszystkich hejterów, o w mordę, ilu z tych wszystkich hejterów wie, jak naprawdę prowadzą się te wszystkie samochody? Pewnie wszyscy z nich, albo ci przynajmniej co hejtują, mieli do czynienia jedynie z samochodami, albo takie jak Maserati, albo właśnie w jakichś tam symulatorach, które też są zrobione głównie pod zabawę. Powiedzmy taki Shift 2 Unleashed, czy nie wiem, jakaś tam F1. Oh! Więc no nie wiem. Dla mnie gra ma być fajna, no. Jeśli tymi samochodami jeździ się do dupy, no to nie ma nawet o czym gadać, tak? To od razu czuć. Ale może też czasami warto się przyzwyczaić do tego i czerpać, i spróbować czerpać z tego radość, żeby później się przekonać rzeczywiście, o, to jest jednak fajne, to jest jednak coś fajnego. No ale dobra, ja tu gadu, zobaczcie, została mi minuta do końca i nie wiem, czy ukończę to wyzwanie tym samochodem, jest naprawdę ciężko. Oczywiście na asfalcie radzi sobie lepiej, chociaż też podsterowność jest tutaj konkretna. Nie wiem dlaczego, bo ponoć samochód jest dosyć dobrze wyważony. Okej. Nie, już na pewno nie zdążę. 40 sekund to jest zdecydowanie za mało, a tu jeszcze jest kilka zakrętów do pokonania. Niby 600 metrów, ale może... Ja się nie poddaję. Spróbuję mimo wszystko.
No, jeśli się uda, to będzie to pierwszy tylnonapędowiec w wersji wyczynowej, którym udało mi się ukończyć tę misję. Yeah! Wow! Udało się, ale dobrego czasu to ja nie zdobyłem. Nie wiem, czy będzie srebro nawet. Tyle wam powiem. Widzieliście, że praktycznie przez większość tego wyścigu jechałem bokiem. Więc jeśli chcecie... O, srebro jest, no to super. O, nawet upgrade jakiś mały. Więc jeśli zastanawiacie się nad Sellerem, czy Silinem, Silin. No to musicie się poważnie zastanowić. Ten samochód może ma zadatki na dobrego, ale musicie mu poświęcić więcej uwagi ze względu na prowadzenie, które jest trochę trudne. No bo jednak potrafi nas wyrzucać z zakrętu. Takie jest moje zdanie. No, przesiadłem się z Aventadora, którym jeździ się po prostu genialnie w wersji wyczynowej, nawet na lodzie. I dlatego może moja opinia jest dość surowa do tego samochodu, ale naprawdę każdy, kto jeździł tym autem, stwierdzi podobną rzecz, że nawet na asfalcie nieobrodzonym jest podsterowność i to znaczna. Szczególnie widać to na slalomie na początku filmu. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną, widzorki, i do zobaczenia następnym razem. Hej!